z listów świętego atanazego biskupa Pożyteczne jest poznawanie starożytnej tradycji nauki i wiary kościoła którą pan przekazał apostołowie głosili ojcowie zachowali Na niej zbudowany jest kościół a jeśli ktoś oddala się od kościoła nie jest już ani też nie może nazywać się chrześcijaninem Otóż wierzymy, iż wyznawana w Ojcu, Synu i Duchu Świętym Trójca jest święta i doskonała. Nie ma w niej nic obcego, ani też pochodzącego z zewnątrz. Nie składa się ze Stwórcy i Stworzenia, ale cała jest stwarzającą i podtrzymującą mocą. W swojej naturze tożsama i niepodzielna jedna w mocy i jedna w działaniu. Ojciec bowiem dokonuje wszystkiego przez Słowo w Duchu Świętym. I w ten sposób zostaje zachowana jedność Trójcy. To też w Kościele głosi się jednego Boga, który jest ponad wszystkim, przez wszystko i we wszystkim. Jest ponad wszystkim jako Ojciec, jako początek i Źródło, przez wszystko, to jest przez Słowo, i we wszystkim w Duchu Świętym. Kiedy Święty Paweł pisze do Koryntian o darach duchowych, wszystkie odnosi do Boga Ojca jako do Źródła. Różne są dary łaski, lecz ten sam duch, różne są posługiwania, lecz ten sam pan, różne są działania, lecz jeden Bóg, który dokonuje wszystkiego we wszystkich. To bowiem, co każdemu przydziela Duch Święty, przychodzi od Ojca przez Syna. Wszystko bowiem, co należy do Ojca, należy też do Syna. Dlatego też dary udzielone przez Syna w Duchu Świętym. Są rzeczywiście darami Ojca. Gdy bowiem Duch Święty jest w nas, podobnie też jest również Ojciec. Tak spełnia się powiedzenie: Ja i Ojciec przyjdziemy do Niego i mieszkanie u Niego uczynimy. Tam, gdzie jest światło, tam i jasność, gdzie zaś jasność, tam jej skuteczność i niezrównana łaska. Poucza o tym święty Paweł w drugim liście do Koryntian następującymi słowami. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. Łaskę bowiem i dar dany w Trójcy otrzymujemy od Ojca przez Syna w Duchu Świętym. Podobnie więc jak łaskę daje nam Ojciec przez Syna, tak też nie możemy mieć udziału w darze, jak tylko w Duchu Świętym. Mając zaś w nim udział, mamy miłość Ojca, łaskę Syna. I jedność w Duchu Świętym.